Dziękuję. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Niskie podatki dla ojca i matki. To jest najlepsza recepta na skuteczną politykę demograficzną. Obniżenie podatków w sposób demograficzny. Jak to wygląda ta polityka fiskalna, demograficzna, prorodzinna w wykonaniu kolejnych rządów? Najpierw PO-PSL, teraz Prawo i Sprawiedliwość. A no tak, że trumny są objęte stawką 8%, natomiast ubranka i wózki dziecięce są objęte stawką 23%. Jasno więc widać, na co kolejne rządy stawiają priorytety. Ta stawka została podniesiona w 2012 roku i my proponujemy, by ją obniżyć, tak żeby ulżyć młodym rodzicom w takim okresie, w którym koszty nabycia ubranek są wysokie, co mogłoby zachęcić ich do posiadania większego potomstwa. Z pewnością skuteczniej niż inne programy czy programy socjalne rządu, które oddziaływują także na rodziców prawie już dorosłych dzieci, także na tych, którzy potomstwa się nie spodziewają czy nie będą spodziewać. Do rzeczy. Proponujemy obniżenie stawki podatku VAT na ubranka dziecięce z poziomu 23% do poziomu 5%. Takie podobne rozwiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii czy Irlandii stawka na ubranka dziecięce wynosi 0%, natomiast w Luksemburgu te ubranka objęte są podatkiem VAT na poziomie 3%. Oczywiście z Państwa strony domyślam się, pojawią się zarzuty, czy może ze strony ministerstwa, że unijna dyrektywa VAT, że jesteśmy zmuszeni, że tamte kraje są objęte traktatami akcesyjnymi, które dawały im możliwość innego nakładania podatku VAT na ubranka dziecięce, że my jesteśmy krajem drugiej kategorii, że nie jesteśmy traktowani podmiotowo, tylko przedmiotowo. Ale ja mówię, jeżeli chcemy coś znaczyć w Unii Europejskiej, to walczmy o swoje interesy. Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, jakie stawki VAT można w Unii Europejskiej stosować, to walczmy, bo tak robią kraje członkowskie, które chcą być krajami przedmiotowymi, a nie podmiotowymi. I tak, jako Kukiz 15 przygotowaliśmy dla pana premiera Morawieckiego wniosek, gotowy wniosek, gotową treść, jaki należy złożyć i wysłać do Komisji Europejskiej o zastosowanie specjalnego środka umożliwiającego zastosowanie niższej stawki VAT na dany typ towarów. Jest to uzasadnione szczególnie bardzo fatalną sytuacją demograficzną w Polsce. Powiedziałbym katastrofą demograficzną. Mamy współczynnik dzietności, który dla zastępowalności pokoleń powinien wynosić przynajmniej 2,1. Mamy go wciąż na poziomie około, czy nawet poniżej 1,4. To oznacza, że niedługo będziemy krajem emerytów i nie będzie miał kto pracować na nasze emerytury, na urzędników, na posłów, bo po prostu nie będzie młodych ludzi. Żeby to zmienić, trzeba podjąć radykalne kroki, zwłaszcza w kwestii systemu podatkowego. Ten wniosek, który przygotowaliśmy, leży na biurku pana premiera, jest gotowy do podpisania. Wystarczy pokazać, że chce się coś zmienić w Europie i wysłać go do Komisji Europejskiej i poprosić o taki specjalny środek. Ale jeżeli pan premier z jakichś powodów nie chce tego zastosować, to mamy też inne rozwiązanie, które stosują takie kraje jak na przykład Francja. Było głośno o stawce VAT na e-booki, tak zwane e-booki, czyli książki elektroniczne. Według dyrektywy VAT te książki powinny być objęte maksymalną stawką obowiązującą w danym kraju. Natomiast Francja, nie przejmując się dyrektywą VAT, pokazując, że to ona narzuca narrację w Europie, wprowadziła jako pierwszy kraj obniżoną stawkę na e-booki, na książki elektroniczne. I co zrobiła Komisja Europejska? Potraktowała Francję jako kraj, jako podmiot, a nie jako przedmiot, czyli dostosowała dyrektywę Unii Europejskiej do zmian, jakie zaszły w kwestii opodatkowania we Francji. I myślę, że my też nie jesteśmy gorsi od Francji, nie jesteśmy gorsi od Francuzów. Tam notabene współczynnik dzietności już na poziomie praktycznie zastępowalności pokoleń powyżej 2,0. I my też możemy pokazać Komisji Europejskiej, że możemy wymusić
czy przekonać Komisję Europejską do tego, by zastosować albo specjalny środek, albo zmienić w tej kwestii dyrektywę VAT, by można na takie specjalne towary, jakim są ubranka dziecięce, ulżyć własnym obywatelom i zadziałać w sposób prawdziwie prorodzinny, prawdziwie prodemograficzny i obniżyć ten VAT. Sam jestem młodym ojcem, mam wielu znajomych, sąsiadów, którzy mają małe dzieci. Ja wiem, jak ciężko jest w tych początkowych okresach, jak pojawia się szczególnie pierwszy potomek, przeznaczać takie ogromne kwoty na ubranka dziecięce. Dzieci bardzo szybko wyrastają z ubranek. Bardzo szybko trzeba te ubranka zmieniać. Dlaczego ich koledzy, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii z uwagi na przykład na niższe koszty ZUS-u, niższe inne formy opodatkowania, mogą nabywać ubranka w Wielkiej Brytanii na poziomie stawki 0%, czyli taniej, a dlaczego ich koledzy, którzy w duchu patriotyzmu postanowili zostać w Polsce, muszą płacić tak wysokie podatki? To jest pytanie otwarte do ministerstwa. Mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów zmieni trochę priorytet, abstrahując od sukcesów kwestii zwiększania wpływów do budżetu z tytułu VAT-u, zajmie się też drugą ważną kwestią zmniejszania obciążeń podatkowych dla obywateli. Że poza dociskaniem śruby, uszczelnianiem systemu podatkowego, ministerstwo będzie mogło wyjść z otwartymi rękami do obywateli, do rodzin, do dzieci, pokazać: ulżymy wam podatkowo. To jest możliwe, my tego dokonamy. Dlatego ten projekt Kukiz 15 w tej kwestii będzie takim sprawdzianem dla rządu, dla ministerstwa, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, na ile trwałe jest ich podejście do polityki prorodzinnej w kwestii fiskalnej i na ile są w stanie zmieniać Europę, a nie tylko i wyłącznie się jej podporządkowywać. Myślę, że to będzie dla państwa bardzo kluczowe. Dlatego proszę państwa o poparcie tego projektu w pierwszym czytaniu, ewentualnie o kluczowe uwagi w pracach komisji. I Ministerstwo Finansów też proszę o spojrzenie na projekt przychylnym okiem i rozważenie tych środków dialogu z Komisją Europejską w tej kwestii. Dziękuję bardzo.